Jaka jest podstawa zgromadzania się lokalnego zboru? Jaki jest grunt zgromadzania się? Chociaż z powodu dzisiejszego skrajnego rozczłonkowania Kościoła zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich prawdziwych wierzących z danego rejonu może graniczyć z niemożliwością, to nie ujmuje to niczego z faktu, że jedyny oparty na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym, na Biblii grunt zgromadzania, na którym wszyscy wierzący zgromadzali się na początku i który jest jedynym gruntem, na którym powinni się zgromadzać dzisiaj wierzący, istnieje i pozostaje wciąż dla nas aktualny. Gruntem tym jest praktyczne uznanie prawdy o jedności ciała Chrystusowego. Ile by też nie było dookoła nas wspólnot religijnych, ugrupowań i denominacji chrześcijańskich, wciąż prawdą pozostaje to, co Bóg powiedział w swoim słowie. Jedno ciało jest jedno ciało. List do Efezjan, 4 rozdział, 4 werset. Bóg wciąż postrzega swój rozproszony lud jako niepodzielną jedność. Dlatego dla nieskażonej wiary prawda o jedności ciała Chrystusowego pozostaje nadal jedynym biblijnym gruntem zgromadzania się. Tak więc, podczas gdy żadna grupa wierzących nie ma prawa przywłaszczać sobie tytułu Kościoła Bożego w danym miejscu, ci, którzy uznają prawdę o jednym ciele Chrystusa i w praktyce postępują zgodnie z tą prawdą, mogą otwarcie powiedzieć, że zgromadzają się na biblijnym gruncie Kościoła Bożego. Zgromadzają się oni po prostu jako członki ciała Chrystusa w jego uniwersalnym znaczeniu, nie zaś jako obstający przy pewnych podkreślanych doktrynach, formach administracji kościelnej, formach administracji kościelnej, denominacjach, demonizacjach, sektach, partiach itd. Uznawanie jedynie prawdziwych wierzących za członków jedynego prawdziwego Kościoła, to jest ciała Chrystusa, i przyjmowanie ich w tym duchu jest jedynym gruntem zgromadzania się, jaki znajduje poparcie w Słowie Bożym. Zgromadzania się jako Kościół Boży, a nie ta czy inna wspólnota religijna. Jest to pierwsza podstawowa zasada dotycząca Kościoła w jego lokalnym aspekcie. Lokalne świadectwo zgromadzenia pańskiego, albo inaczej lokalny zbór, reprezentuje cały Kościół. Każde lokalne zgromadzenie wierzących jest niczym innym jak częścią całego ciała Chrystusowego i z zasady ma odpowiedzialność, by być wierną reprezentacją ogólnego Kościoła. Ma być wyrazem Kościoła jako całości. Tak samo jak maleńka kropelka rosy odbija w miniaturze to samo niebo, jakie widnieje na tafli potężnego oceanu. Nieskażone cechy rozpoznawcze całego Kościoła mają być widoczne w każdej jego miejscowej, lokalnej jednostce reprezentacji. W lokalnym świadectwie zgromadzenia pańskiego, w lokalnym świadectwie Kościoła nie powinno być miejsca na uzewnętrznianie czegokolwiek, co mogłoby niezgodne być z prawdami odnoszącymi się do Kościoła w całości. Każde zgromadzenie, każdy lokalny zbór, każde lokalne świadectwo zgromadzenia pańskiego, każde lokalne zgromadzenie stanowi część zgromadzenia Kościoła w jego globalnym znaczeniu. Reprezentuje je w danym miejscu i działa w jego imieniu. Stąd wynika jasno, że jedynym zasadniczym fundamentem, na którym wierzący mogą się zgromadzać, tak jak widzi to Biblia, jak to widzi Pismo Święte, jak to widzi Słowo Boże, jest zgromadzanie się jako członki jednego ciała Chrystusowego i lokalna reprezentacja jednego całego Kościoła. Tylko w taki sposób zgromadzali się wierzący na początku historii Kościoła i tak powinni zgromadzać się nadal, jeżeli chcą postępować jako członki Kościoła Bożego, żywego,
jeśli chcą być widziani przez Boga jako reprezentanci, jako członki Kościoła Boga żywego. Pragną być posłuszni swemu Panu, podobać mu się i mieć aprobatę głowy Kościoła. Każdy inny grunt zgromadzania się, jako na przykład baptyści, prezbiterianie, luteranie, metodyści, katolicy, zielonoświątkowcy, czy fundamentaliści, czy inni, jest w praktyce jawnym zaprzeczeniem prawdy o jednym ciele Chrystusa i uznawaniem innych wspólnot w miejsce jednej i jedynej prawowitej stworzonej przez Boga. Także kluczowa jest kwestia jedności ducha.